Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nietypowy dzień życia linksiarza. Tematem przewodnim jest temat dysków Intel Optane. Wam pokażę dysk Intel Optane. To jest to, dysk Intel Optane. Czy warto? Tak, dyski Intel Optane pojawiły się na chwilę, a potem po prostu zniknęły, bo nikt ich tak naprawdę nie używał. One działały na zasadzie, jak mieliście system operacyjny na dysku NVMe, to one po prostu nie mogły współpracować z tym dyskiem. Po prostu dysk, który był, system operacyjny, który był na dysku NVMe, który był na dysku NVMe, po prostu nie mógł być widoczny z poziomu właśnie Intel Optane. A dlaczego? Bo dysk Intel Optane służył jako pamięć dla dysku twardego, pamięć cache jego i tak dalej. Wybrano cel podróży. I chodzi o to głównie, że na dysku NVMe nie mogliśmy po prostu sobie nie mogliśmy sobie po prostu na dysku NVMe po prostu zrobić tego dysku, żeby on był też przyspieszony przez Intel Optane. No niestety tak to nie działało. To działało tylko z dyskami SATA. Wiecie, no niestety te pewne rzeczy tak działają, a nie inaczej. Ja tam sobie poszukałem w temacie, czy poszukałem sobie w temacie, czy po prostu wiecie, te dyski działają z Linuxem. Oczywiście działają. Udostępnię pod filmem tutaj link do właśnie tego. Jeżeli ktoś ma płytę z Optane'em na Linuxie, to będzie mógł sobie zrobić. Będzie mógł sobie zrobić tak, żeby mu właśnie dysk Intel Optane był widoczny właśnie w Linuxie. Wszystko działa, sobie przestawimy lampy na dzień. Wszystko mamy. Bieg. No i wiecie, chodzi o to, że Optane'y pojawiły się dosłownie na chwilę i bo to na początku to miało ten, ale to nie miało takiego popytu, jak oni by chcieli. No i co jest?
Nie no, każdy idiota się będzie zatrzymywał. No i Intel po prostu, wiecie, nie przewidział, że to nie będzie schodziło im tak, jak oni by chcieli. Czy warto? Intel Optane warto kupić, bo te dyski działają, ale wiecie, musicie wszystkie dyski złączyć w sieć. Złączyć w technologię RAID, żeby wam Optane zadziałał, musicie mieć dyski połączone w RAIDzie i wtedy to działa, ale to tylko działa na dyskach SATA podpiętymi do płyty głównej kabelkami. Nie, to nie działa z dyskami NVMe. Nie wiem, kurwa, czemu nie działa i tyle. Nie pytajcie się mnie, bo ja taki zaawansowany informatyk nie jestem, żeby się na tym wypowiedzieć. Pewnie da się to obejść, jak zresztą wszystko. Dlaczego gadam o tym, grając w Eurotrucka? Bo mi się najlepiej wtedy rozmawia. A teraz jedziemy do kopalni załatować złom. Każdy ziom wozi złom. No. I właśnie na tej zasadzie to chodzi, że te dyski wprowadzili na rynek i one były zajebiste. Wszyscy się podniecali, ciemo, Intel Optane, wszystkie gry ci będą chodzić, tak, tylko że ci youtuberzy, którzy tak to promowali, nie wspomnieli o takim małym minusie. A minus był zajebisty, bo chodzi o to, że te dyski się po prostu szybko zużywały. Dysk o pojemności 16 giga to za na dużo wam nie wystarczał. On po jakichś kilku latach się zapychał. A mnie trapi coś takiego. Takie pytanie, niech ktoś mi napisze w komentarzu, czy da się to zrobić. Czy da się właśnie w gniazdo na Intel Optane podpiąć na przykład takiego Goodrama S400U, który ma ten sam klucz wejścia? Teoretycznie powinno to zadziałać. Ale nie wiem. Jedziesz powyżej dozwolonej Temat prędkości. jest naprawdę głęboki jak kurwa morskie oko. Bo ja tutaj naczytałem się przez 2 godziny różnych Złapał. artykułów na Jedziesz temat powyżej Intela dozwolonej Optane'a prędkości. i każdy tutaj coś tam pisze, ale nikt w ogóle tak. W Linuxie to działa, to będzie działać. Ja udostępnię link do jakiegoś tam opracowania gościa z Intela, Złapał. który to Jedziesz tam powyżej wyjaśnia, dozwolonej prędkości. jak to zrobić w Linuxie. Ale nie spodziewajcie się jakiegoś nie wiadomo wyjebionego boosta. Ja mam płytę główną, na którą mogę wpierdolić sobie Złapał. Optane'a. Jedziesz powyżej dozwolonej Tylko prędkości. powiem wam szczerze, że to nie ma sensu. Bo moja płyta i tak jest szybka, mam bardzo szybki dysk na system M2. Mam bardzo szybki dysk na M2. 512 GB i on w ogóle wystarczy, a tutaj jak dopierdolimy Optane'a, to powiem szczerze, to Złapał. będzie przerost Jedziesz formy nad powyżej treścią. dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Trzeba to ludzie dzwonić. Dobra, stajemy. Halo?
Pytanie techniczne, czy akcelerator graficzny będzie współpracował z Linuxem? Tak, bez problemu. Kurwa, no dojechać do kopalni nie dadzą. No, jak wspomniałem, akcelerator, ten, nie akcelerator, tylko Intel Optane da się połączyć. Węgiel. Daleko. Węgry. Ruda. Ton. Ruda Kraków. Katowice. No niby tu mamy bliżej. Przyszczechy. Szczyce. Pojedziemy sobie tędy. Dobra. Przyjmujemy zlecenie. Wiecie, jeżeli chodzi o dyski Intel Optane, to temat jest tak niesamowicie zawiły. Ja mam płytę Gigabyte Z490 Gaming X, na której siedzi osadzony procesor Intel i9 10900, 10 rdzeni, 20 wątków, moc maksymalna procesora 5,20 GHz. I powiem szczerze, ja mam bardzo dobrą możliwości, żeby sobie właśnie wpierdolić Optane'a, ale powiem wam szczerze, że tak, dysponuję bardzo szybkim dyskiem SSD M2, gdzie jest na nim zainstalowany system operacyjny Linux. Coś tam pojechaliśmy, gdzie jest zainstalowany system. Dobrze zaparkowałem? Gdzie jest zainstalowany system Linux, ten dysk NVMe, na którym jest Linux zainstalowany, to GoodRAM PX500 512 GB. No i chodzi o to, że mój komputer jest przerażająco kurewsko szybki. Wiecie dlaczego nazwałem go superkomputerem? Bo mam tu na pokładzie RX-a 580 od XFX, podkręconego już fabrycznie, który ma 8 GB RAM-u samego. Więc w połączeniu jeszcze z RAM-em, który mam na płycie głównej, to jest 32 GB, to ten Linux zapierdala niesamowicie szybko. Ja sobie tu gram w Eurotrucka, który jest w 60 klatkach obsługiwany, bez problemu, nic się nie tnie. Więc zainstalowanie na moim komputerze Optane'a to byłoby według mnie głupotą, bo po prostu nic bym nie zyskał, a tylko bym dorzucił sobie kolejną rzecz, która by w prąd wpierdalała. Po prostu ja już osiągnąłem maksymalne możliwości sprzętu na tym komputerze. Któregoś dnia po prostu zrobię film na temat... Zrobię film na temat po prostu swojego komputera. Pokażę wam wszystkie podzespoły, jakie w nim mam. Omówię każdą rzecz. Bo niektórzy są naprawdę zainteresowani, dostaję na YouTubie często komentarze, żebym zrobił taki film, co ja posiadam tak naprawdę. Bo jest to super komputer. A naprawdę mówię, wpiszcie sobie i wyszukajcie, czym jest super komputer, tylko nie mylcie pojęcia super komputer z moim super komputerem. Bo super komputery to są ogólne dwa pojęcia. Jest superkomputer, który służy do obliczeń i to są specjalne już superkomputery do dużych obliczeń, a są superkomputery
takiej małej średniej wydajności, które są właśnie do takich rzeczy, jak ja robię ogólnie, nagrywania filmów na YouTube'a czy grania. Ja uważam, że ja mam super komputer, bo mam wywalony w kosmos procesor 10. generacji, mam wywaloną w kosmos płytę główną, mam wywaloną kartę graficzną. I w tej konfiguracji wszystko działa tak dobrze, że ja nie mam z niczym problemu. I mam wyjebaną w kosmos kartę Wi-Fi. A na temat karty Wi-Fi to kiedyś zrobiłem film na YouTubie i jest na moim kanale. Ale wracając dalej do tematu Optane'ów, to naprawdę Intel Optane'y miały być rozwiązaniem, ale się nie przyjęły. Ale, posłuchajcie, przyjęły się jako rozwiązanie w stacjach roboczych i serwerowniach. Bo tam to, bo w tamtych urządzeniach to zastosowanie tego jest ogromne. I hamowanie silnikiem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Wiecie, tam w serwerowniach i stacjach roboczych zastosowanie. Trzymaj się prawej strony. Zastosowanie tych urządzeń jest dobre, bo tam ogromne ilości danych są przetwarzane. Zjedź w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Tak. Dobra, buta. Jedź prosto. Dobra, nic mi się tu nie przemieszcza. No i naprawdę, mówię wam naprawdę, że Trzymaj się lewej strony. dyski Intel Optane po prostu miały być rewolucją, która po prostu się nie przyjęła. Bo mało osób z tego korzystało ogólnie, były może dobrze promowane. Zjedź w lewo. Ale niestety nie przyjęły się zbytnio. A wiecie, jak to było? Pamiętacie pewnie skandal, który wybuchł w Intelu, jak wyszło na jaw, że sztuczna inteligencja zamontowała w jednym, nie pamiętam, która to generacja procesorów była, ale była taka generacja, że sztuczna inteligencja zamontowała procesor w procesorze, który w pewnych warunkach miał przejąć nad procesorem komputera pełną kontrolę. I inżynierowie z Intela nawet się sami wypowiadali, że oni nie wiedzą, do czego to służy. No to przepraszam bardzo, skoro sami inżynierowie Intela nie wiedzą, do czego służy dana technologia, to naprawdę tu mamy do czynienia z czymś, Skręć w czego lewo, nawet jedziesz oni nie wyżej do rozumieją. zwolonej prędkości. Wiecie, i ogólnie właśnie o to chodzi, że takie nowinki jak Intel Optane, Jedziesz powyżej ja do powiem zwolonej tak, ja prędkości. sobie to kupiłem, bo myślałem, że to u mnie będzie działać z dyskiem NVMe, a co się okazało, nie chce działać z dyskiem, to działa tylko z dyskami NASATA. I to też musicie złączyć te dyski wszystkie w tryb RAID i dopiero wtedy to działa. Dla mnie to jest głupie. No ale oni se tak wymyślili ich to zabawka. Więc wiecie. Zwolnij, jedziesz powyżej do zwolonej prędkości. Fajny efekt. Zwolnij, jedziesz
jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No nie da się tak długo jechać, bo trzeba utrzymać balansowanie. Ale mówię, pewne technologie Intela naprawdę są zagadkowe. Ja nawet Stoisz, kiedyś zrobię film na ten temat. prędkości. Facet! Wiecie, ale z tym procesorem w procesorze to mnie rozjebało. Dzień dobry, ja za przejazd z płacy tam ile? 200? Dobra, nie ma sprawy, już tam w grzebie pieniędzy. Panie, woże złom! Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No i wiecie, ogólnie poczekajcie sobie, zobaczymy jak to idzie. A nie, Kraków dobrze, ale zaczekajcie. Przecież tą samą trasę zrobimy, o. Do dzieła. No. I słuchajcie, chodzi o to. Że po prostu Intel ma te swoje dziwne technologie. Na przykład Intel Boost, gdzie na przykład, ale to wiecie, płyta główna musi spełniać się wymagania. A, to ja źle pas zrobiłem. Tam Intel ma te swoje technologie różne. A z chwileczkę sobie na telefonie wyświetlę, to ja wam będę mówił na bieżąco. I tak, obsługiwane sokety 1200, to wiadomo, że procesory Intela. Obsługiwane chipsety H410, H510, B460, B560, Z490, Z590. Rekomendowany chipset B460 i B560. Architektura Comet Lake 10 generacja. Ja tu mówię o swoim procesorze i 9. Tak. Taktowanie rdzenia od 2,8 GHz do 5,20 w trybie turbo. Liczba rdzeni 10 fizycznych, liczba wątków 20. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręt. Tutaj widzę, jakaś budowa trwa. Tak, jadę ciężarówką i czytam wam. Pamięć podręczna 20 MB, zintegrowany układ graficzny, tak, dlatego że chciałem mieć zintegrowany układ w procesorze, bo jak oddam kartę graficzną na wymianę pasty czy termopadów, to będę mógł się przełączyć na układ graficzny w procesorze. Model układu graficznego Intel UHD Graphics 630 jest wystarczająca.
obsługa pamięci DDR4 2933 MHz. Spokojnie obsłuży 3200. Proces litograficzny 14 nanometrów, pobór mocy 65 W i już zastosowane technologie Intel Hyper Threading, Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max 3.0. Obsługa pamięci Intel Optane. No i przeczytałem wam wszystko. No i chodzi właśnie o te pamięci Intel Optane. Chodzi właśnie o to, że co z tego, że ten procesor obsługuje te pamięci jak w Linuxie, żeby skorzystać z pamięci Intel Optane, to trzeba 2 godziny klepać w terminalu sekwencję kodów, żeby to uzyskać. To działa, gość to przetestował, oglądałem, działa, to naprawdę działa, ale mi się tego nie chce. Ja mam tak dowalony komputer, że u mnie to naprawdę nie będzie miało w ogóle sensu. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. U mnie to nie będzie miało naprawdę sensu dorzucenie dysku Intel Optane. Po prostu nie będzie to żadnego miało sensu. Więc ja po prostu umieszczę link do tej strony pod filmem, żeby sobie osoby, które chcą to zrobić, żeby sobie mogły zrobić to bezpiecznie. Oczywiście ja za nic nie biorę odpowiedzialności, robicie to na własne ryzyko. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ja tylko mówię, że takie rozwiązanie istnieje. Ale naprawdę ludzie, posłuchajcie, Intel czasem ma te swoje dziwne technologie, które naprawdę są naprawdę dziwne. Ale z tym procesorem w procesorze, to nie wiem, nie pamiętam dokładnie, która to generacja była, ale było, że sami inżynierowie Intela się wypowiadali, że sztuczna inteligencja zbudowała właśnie sama procesor jakiejś tam generacji. I ten procesor miał wbudowany w siebie jeszcze jeden procesor, który w razie konieczności przejmował nad nim kontrolę. I nawet to paru polskich youtuberów próbowało wyłączyć i do końca nie mogli nawet tego wyłączyć. Dobrze to jest, dobrze to skurkowana zabezpieczyła. Wiecie, ja nie jestem przeciwny sztucznej inteligencji pod warunkiem, że ona nie będzie dla nas niebezpieczna. Tak jak kurde, tak wszyscy się podniecają tym Tesla botem od Ilona Muska. Jeszcze to nawet nie wyszło na światło dzienne, a wszyscy już się podniecają, bo Tesla bot, bo co to będzie, jak roboty będą chodzić. Przynajmniej będzie co do rozpierdalania w nocy, jak się zaczną budować. No ale mówię, niektóre technologie Intela to są naprawdę porąbane dla mnie. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak naprawdę powiem wam szczerze, że widziałem tyle filmów, gdzie goście instalowali procesora Intela. Właśnie procesory za 18 tysięcy złotych z 18 rdzeniami na Linuxie i te rdzenie były obsługiwane. A zwykły Windows 10 nawet nie był w stanie tego obsłużyć. Więc widzicie.
To jest właśnie zasadniczy problem. Ja uważam, że powinny być sterowniki do różnych rzeczy też robione pod Linuxa. Linux jest lepszy, ja używam go już tyle lat i nie mam z nim problemów. A jak mój brat na przykład ma problem z tym, że sterownik karty graficznej RX 580, który został wydany przez Microsoft, kłóci się ze sterownikiem graficznym od AMD. Teoretycznie można ten sterownik Microsoftu całkowicie wyłączyć, ale w razie czego jak się dupnie sterownik graficzny AMD, to nie będzie obrazu. Więc ja też nie wiem, jak inaczej to rozwiązać niż wyłączenie. Nie wiem, Microsoft powinien nad tym pracować. Ja im wysłałem screeny, wszystko z tego błędu, co tam się odjebał u niego. I tyle, i brak odpowiedzi dalszy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pytania, czy zintegrowany układ graficzny Intel UHD 630 działa w Linuxie, tak, działa. Tylko musicie mieć właśnie układ graficzny w procesorze, żeby wyświetlało wam obraz przez porty HDMI na płycie głównej, który macie z tyłu. Jakiej tam przekroczenie prędkości 90, kurwa, tiry zapierdalają normalnie i... Nie no, bo tu już trzeba zwolnić, bo mamy ostry zakręt. A podaj, że mamy tu spadek, więc możemy wpaść w poślizg, więc dlatego lepiej z czasem zwolnić. A teraz można dać do buta. Z kim ty tak gadasz? Rozmowę prowadzę. I więc mówiąc, że Intela można wykorzystać do takich rzeczy, a nie innych. Karty graficzne AMD współpracują z Linuxem doskonale, ale też nie wszystkie, bo nie do wszystkich zostały wydane sterowniki. I niestety tak to bywa, że producenci nie chcą często dawać sterowników. Jestem ciekaw, jak te nowe karty graficzne od Intela będą współpracowały z Linuxem. Czy będzie trzeba coś klepać w terminalu, czy to będzie chodziło samo z siebie? Nie wiem, nie znam się, nie powiem. Zresztą wszystko będzie wiadomo, jak te karty graficzne wyjdą na światło dzienne i ktoś wpierdoli taką kartę Intel Arc Alchemist do Linuxa. Będziemy wiedzieli wtedy, czy to będzie działać. Temat Intel Optane uważam za wyczerpany. Nie mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie. A co do kart graficznych Intela, to na razie jest wiele niewiadomych. Tak naprawdę. Bo jeszcze tych kart nie ma, a już wszyscy gdybają. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości.
A, i odpowiadam na pytanie jednego użytkownika co do karty graficznej RX 6900 XT. Nie, nie zamierzam kupić, bo to będzie przerost formy nad treścią. Przy moim superkomputerze na Linuxie dodanie takiej karty to już byłoby przesadą. RX 580 tu w zupełności doskonale się spisuje. Skręć w lewo. O, małe włosy. Więc sami widzicie, że ja też czekam na karty Intel Arc Alchemist, bo chcę zobaczyć, jakie to będzie miało parametry. Jestem też ciekaw, czy to będzie na Linuxie działo. Musimy sobie paliwka zatankować, bo już mamy pół baku, a chcemy przecież dojechać cel. Więc tak jak mówiłem, gdzie jesteśmy? Jeszcze w chuj drogi. Damy radę. Też jestem ciekawy, jak te karty będą się miały do wydajności, jaką posiadają. Bo to może być różnie. Pytanie widza YouTube'a. Jak tam Riverside 920? Bo ostatnio nie zrobiłeś żadnego filmu. Riverside jest w naprawie. Ma uszkodzony amortyzator. Uszczelniacze się zużyły. I ogólnie oddałem go do serwisu. Czyszczenie amortyzatora, ogólnie wymiana uszczelniaczy, sprawdzenie, czy to wszystko działa dobrze i złożenie do kupy i smarowanie. Po Zdolny, czterech jedziesz powyżej dozwolonej latach prędkości. to będzie dobry właśnie. Dobry serwis mu się przyda. Zdolny, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. O, przypieprzyliśmy. Ale tu widzę serwis, więc zaraz zjedziemy, naprawimy. No więc mówię, karty Intela są bardzo ciekawe, bo Zdolny, sam bym jedziesz chciał nabyć powyżej taką dozwolonej jedną sztukę, prędkości. aby ją sobie Trzymaj na się lewej strony, Linuxie a następnie przetestować. skręć w lewo.
Kręć w lewo. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Wiecie, Riverside ogólnie jest po serwisie, ale amortyzator przepuszczał powietrze, więc wymieniłem w nim wentyl, znaczy maszynkę, układ napełniający, dopuszczający powietrze, i było na razie dobrze. Teraz zaczął całkowicie przepuszczać, więc uznałem, że trzeba serwisować amortyzator na całego. Trzymaj się lewej strony, a następnie. Zresztą zobaczymy, jak to będzie. Przeliczam trasę. Ajajaj. Przyjechał do serwisu i przypierdolił w ścianę. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Więc widzicie, tak to właśnie jest, jeżeli chodzi o mój rower. A powiem wam szczerze, że w dobie kryzysu, który mamy obecnie na świecie, kupno samochodu jest trochę bezcelowe, bo kosztują dwa razy więcej niż kosztowały. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No, dupa, mamy objazd. Szukanie nowej trasy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Więc widzicie, tak to bywa w Eurotracku nawet, że czasem zdarzają się wypadki, że trzeba okrężną trasą jechać. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Trochę nieprzepisowo, ale... No, piorun elektryk jak zwykle musi rozpierdalać. 17 ton rudy na pace, on zapierdala jeszcze. Patrzcie, jakie piękne widoki.
Ale bajkowo. Dobra, jedziemy dalej. Jeździ się pod fatę trochę dłużej. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jak sobie przyspieszymy jazdę ponad 100 na godzinę. Zwolnij. Jedziesz powyżej do. A jak się dobrze zmieszczę? Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Więc widzicie, tak to bywa, że karty graficzne nam poszły w górę, to wiedzieliśmy zanim jeszcze pandemia wybuchła, że tak będzie, bo po prostu kopacze kryptowalut jak głupi wykupywali. Mam nadzieję, że ceny zejdą do tego przed pandemią, byłoby to fajne.
jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Przygotuj się do skrętu w lewo. No i jak to się nie stymu. Ajajaj. Po prostu zapomniałem, że mam tak długi zestaw, że ledwo się mieści w zakręty. No niestety. Jeszcze to trochę zajmie. Wiecie, co się robi w takich sytuacjach? To wam pokażę. Dziękuję bardzo. Już mamy po kłopocie. Możemy jechać dalej. Nowy temat, który teraz poruszymy, to jest dlaczego Linux jest lepszy od Windows. Co się zastępuje? Jedenaście powodów, dla których Linux jest lepszy niż Windows i przedstawię spokojnie każdy. Zastanawiasz się, czy Linux jest lepszy niż Windows. Już nie musisz, ponieważ... O, tutaj się mi... O. Przytaczam te informacje z anglojęzycznej strony, ponieważ odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. A w tym artykule zobaczymy zalety Linuxa nad systemem Windows.
Zalety systemu Linux nad Windows. O. Natura Open Secure, czyli wolnego oprogramowania. Jak to jest, gdy kupujesz samochód, ale nie widzisz, co kryje się pod maską? Dobre właśnie pytanie. Tak samo jest z Windowsem. Kupujecie Windowsa, a tak nie widzisz, za co płacicie. Pozwolicie, że sobie stanę na stacji i przeczytam wam cały artykuł. Tego artykułu nie szukajcie, bo jego nie znajdziecie po polsku. Dobra. Tak. Podobnie jak w przypadku korzystania z systemu Windows, w przeciwieństwie do Windowsa, Linux jest całkowicie projektem Open Secure. Możesz rzucić okiem na kod źródłowy systemu operacyjnego Linux, jest dużym plusem. Wiem, że większość ludzi nie dba o tę otwartość kodu Linuxa, ale dla programistów jest to najważniejsza cecha korzystania z GNU Linux. Bezpieczeństwo. Spójrzmy prawdzie w oczy. System operacyjny Windows jest podatny na różnego rodzaju ataki lub haki, a Linux nie jest tak wrażliwy jak Windows. Z pewnością jest odporny na ataki, ale jest o wiele bezpieczniejszy. To sposób działania Linuxa czyni go bezpiecznym systemem operacyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, jest to zasługa procesu zarządzania pakietami, koncepcji repozytoriów i kilku dodatkowych funkcji. Po zainstalowaniu systemu Windows musisz pobrać lub kupić program antywirusowy, aby chronić komputer przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem. Linux nie wymaga korzystania z takich programów antywirusowych. Oczywiście wciąż istnieje kilka narzędzi programistycznych, które pomagają utrzymać system Linux w pełni wolnym od zagrożeń, ale często jest to niepotrzebne oprogramowanie. System, który jest bezpieczny z natury, ułatwiałby ci życie i zaoszczędziłby pieniądze, ponieważ nie wymaga kupna wysokiej jakości oprogramowania antywirusowego. Może ożywić starsze komputery. Wiele wraz z ewolucją systemów operacyjnych ich wymagania sprzętowe wzrastają. Wykładniczo na przykład zakupujesz oryginalną kopię systemu Windows 10, gdzie będziesz musiał spełniać minimalne wymagania, czyli już wam przedstawię. Dysk co najmniej 128 GB na system i najlepiej przy wersji 64-bitowej 8 GB RAM. To jest opinia moja eksperta. Wymagania sprzętowe, aby pomyślnie go uruchomić i nie musisz go uruchamiać na prawie każdym systemie low-end. Z Linuxem można nawet użyć jednego z najstarszych systemów komputerowych, aby wykonać potrzebne zadanie. Nie oznacza to jednak, że każda dystrybucja Linuxa będzie działać z 256 MB pamięci RAM podręcznej. RAM połączony jest z przestarzałym procesorem. Dystrybucję Linuxa można dopasować do wielu systemów low-end lub high-end, ponieważ Linux jest wydajnym systemem operacyjnym, natomiast system operacyjny Windows ma wyższe wymagania sprzętowe. Ogólnie rzecz biorąc, nawet jeśli próbujesz high-endowy system Linux i zaawansowany system Windows, dystrybucja Linuxa będzie miała przewagę. To dlatego większość serwerów na całym świecie woli korzystać z Linuxa niż ze środowiska Windows. Perfekcyjny dla programistów.
Linux obsługuje prawie wszystkie główne języki programowania. Python, C, ukośnik CC+, C++, a nie CC+, Java, Perl, Ruby itd. Ponadto oferuje szeroką gamę aplikacji przydatnych w programowaniu. Terminal Linuxowy jest lepszy niż programistyczny punktu widzenia od większa poleceń Windows. Może zależy od wiele bibliotek opracowanych natywnie dla systemu Linux. Ponadto wielu programistów zwraca uwagę na to, że menadżer pakietów w systemie Linux pomaga im łatwiej wykorzystywać zadania. Co ciekawsze, zdolność skryptowania Basha również jest jednym z najbardziej istotnych powodów, dla których programiści wolą używać systemu operacyjnego Linux. Linux zapewnia także natywne wsparcie dla SSH, które pomoże Ci szybko zarządzać swoimi serwerami, dodawać także polecenia jak apt, get, które dodatkowo powodują, że Linux jest jednym z najpopularniejszych wyborów programistów. PS. Jeśli szukasz dobrych programów do stworzenia własnej strony, aktualizacja oprogramowania. Microsoft przysyła aktualizację oprogramowania, gdy otrzymuje zestaw problemów lub coś poważnego wymaga naprawy. W Linuxie zauważysz więcej aktualizacji, które rozwiązują problemy, którymi możesz się spotkać. Pojawiają się nie tylko większa liczba aktualizacji oprogramowania, ale będą one też znacznie szybsze. Dostosowywanie. Jedną z głównych zalet użytkowania Linuxa jest zamiast systemu Windows jest personalizacja. Jeśli lubisz dostosowywać wygląd systemu operacyjnego do własnych potrzeb, to kurde, ktoś mi tam stoi. Dobra. Do własnego systemu Linux jest po prostu idealny dla Ciebie. Oprócz instalacji motywów masz mnóstwo pięknych ikon, motywów. Oprócz tego nie musisz używać kiłkiego do wyświetlania informacji o systemie, pulpicie itd. Różnorodność dystrybucji. Nie ma różnych rodzajów dystrybucji systemu Windows. Jest tak. Macie system Windows 10, Windows Server i tyle. Gdzie, już mówię, w Windowsie Server płacicie za każdy rdzeń procesora. Nie wiem, ile to jest. Znajdziesz za to mnóstwo dystrybucji Linuxa, które są stworzone dla różnych potrzeb. Możesz więc zainstalować dowolne dostępne dystrybucje Linuxa zgodnie z własnymi wymaganiami. Na przykład instalując dystrybucję Linuxa dla hakerów, instalują dystrybucję Linuxa dla programistów, dystrybucję Linuxa dla bardzo starych komputerów, dla którego istnieje Linux bezpłatny. Linux jest darmowy dla wszystkich za po darmo, ale to nie tak, że za darmo. To jest oprogramowanie Open Secure, czyli wolne oprogramowanie, które może każdy modyfikować na swoje widzimisię. Nie będziesz musiał płacić, aby dostać oryginalną kopię dystrybucji Linuxa, na przykład Ubuntu, Fedora. Systemy te są całkowicie bezpłatne. Jeśli coś jest darmowe i użyteczne, to zawsze jest najlepszą rzeczą, jakiej można się spodziewać. Za pieniądze, które wiele właśnie zaoszczędziłeś, możesz rozwiązać ulepszenie swojego systemu lub możesz również przejść do Starbucks. No, jeśli się najeść. Lepsza pomoc społeczności. Nie musisz zatrudniać eksperta, aby rozwiązać problem, w którym się
borykasz. W systemie Linux wystarczy wyszukać problemy, wątek, podobny wątek w internecie, albo opublikować wątek, aby inni mogli ci pomóc rozwiązać problem w ciągu kilku minut. Tak, potwierdzam. Ja miałem problem z Bluetoothem, który wrzuciłem w społeczność Linuxową i po 15 minutach dostałem dokładnie instrukcję, co mam zrobić, żeby Bluetooth działał mi dobrze. A przypominam, że mam kartę Wi-Fi Fanwy AX 3000 z zintegrowanym modułem Bluetooth. Pomoc. Rozwiązać problem w kilka minut. Od opublikowania wątku na dowolnym forum Linux możesz spodziewać się odpowiedzi wraz ze szczegółowym rozwiązaniem, które pomoże ci rozwiązać problem bez żadnych kosztów. Istnieje wiele artykułów użytkowników Linuxa, które zwłaszcza są gotowi, zawsze są gotowi odpowiedzieć na odpowiedni wątek, który ktoś stworzył. Liczba użytkowników społeczności aktywnych na takich forach jak linux.pl jest większa niż na aktywnych członków w dowolnym forum poświęconym Windows. Powiem tak, że w forum Windowsowym to jedna osoba przekrzykuje drugą, czasami odpowiedzi się duplikują albo się wykluczają jedna drugą. Społeczność może się różnić w zależności od użytej dystrybucji Linuxa. Zgadzam się. Niezawodność. System Windows, jak wiemy, staje się wolniejszy z dnia na dzień. Tak, potwierdzam. Po 4 latach najlepiej jest zainstalować Windowsa od zera. Po wystąpieniu awarii lub spowodowania systemu konieczne będzie jego ponowne zainstalowanie. System Windows, jak każdy wie, jeśli korzystasz z Linuxa, nie będziesz musiał martwić się o ponowną instalację. Aby uzyskać szybszy, płynniejszy system Linux, pomaga Twojemu systemowi działać płynnie przez dłuższy czas, w rzeczywistości znacznie dłużej. Popieram system Linux. Tak naprawdę możecie zainstalować, używać, włączyć go za 25 lat i będzie tak samo szybko działał, jak działa. Ponadto system Windows będziesz musiał dostosowywać do nawyku, w którym ciągle uruchamiasz system ponownie. Jeśli zainstalowałeś nowe oprogramowanie, uruchom ponownie. Jak odinstalowałeś, uruchom ponownie. W przypadku, gdy zainstalowałeś aktualizację Windows, uruchom ponownie. Jednakże w przypadku Linuxa nie będziesz musiał ponownie uruchamiać komputera w sytuacjach wymagających powyższej. Możesz wygodnie kontynuować swoją pracę, a Linux nie będzie ci przeszkadzał. Prywatność. Microsoft z pewnością próbuje anonimizować dane zebrane od każdego użytkownika, jednak nie wygląda to na przekonująco. Na najnowszym systemie Windows 10 firmy Microsoft ten artykuł już otrzymał ogromną krytykę tego, jak gromadzi dane. No tak. Posłuchajcie, jeżeli macie filmy na przykład Marvela na komputerze z Windowsem 10, to Microsoft może podać wasze dane na policję i zgłosić, że macie nielegalne filmy czy muzykę na komputerze albo nielegalne oprogramowanie i to wy macie przesrane wtedy. Nie z powodu tego, że macie Windowsa lewego, ale z tego, że Microsoft dał wasze dane lokalnej policji, żeby się wami zajęła. Mają do tego prawo. A jeżeli nie wierzycie, to było przeczytać
postanowienie licencyjne, zanim instalowaliście Windowsa. No. Microsoft System ten otrzymał już ogromną krytykę tego, jak gromadzi dane, co należy zbierać, a czego nie. Jeśli kiedykolwiek korzystasz z systemu Windows 10, wystarczy, że tylko przejść do ustawień prywatności systemu, aby wiedzieć, że wszystko jest domyślnie włączone, jeśli nawet zrezygnuje z wysyłania danych firmie Microsoft, nadal będą one gromadzone. Oczywiście potrzeby jest więcej zestaw narzędzi do wyłączenia modułów szpiegujących systemu Windows. Tak, potwierdzam, Windows ma najebane modułów szpiegujących, gdzie nawet Microsoft wie, jaki macie PIN do aplikacji bankowej, hasło do konta bankowego i wiele innych. W przeciwieństwie do tego, Linux jest idealnym rozwiązaniem dla zwiększenia prywatności. Po pierwsze, dystrybucje Linuxa nie gromadzą wielu danych. Co więcej, nie będziesz potrzebować dodatkowych narzędzi do ochrony swojej prywatności. A ty jak sądzisz? Czy Linux jest lepszy od Windows? Tak, oczywiście, zgadzam się. No i wreszcie koniec artykułu, bo myślałem, że się zesram od tego czytania. Skoro już znasz zalety korzystania z systemu Linux zamiast Windowsa, co myślisz, jeśli nadal zamierzasz używać systemu Windows jako podstawowego systemu operacyjnego? Jakie są Twoje powody wyboru? System Windows nad system Linux. Jeśli już dokonałeś zmiany i korzystasz z Linuxa, to jakie dodatkowe korzyści obserwujesz? Komputer ma wyjebany boost w kosmos, szybciej się uruchamia, gry chodzą lepiej, wszystko zapierdala o wiele szybciej, nie mam lagów w grach, zacięć, niczego takiego, nie mam blue screenów ani innych takich. Dziękuję, skończyłem artykuł. Słuchajcie, jeżeli występuje jakiś problem, to ewentualnie system Linux informuje, że dana aplikacja została zatrzymana, bo wystąpił błąd i tyle. Przygotuj się do skrętu w prawo. I po prostu aplikacja zostaje zatrzymana w Linuxie i możecie ją uruchomić ponownie. Skręć w prawo. A nie jak w Windowsie, że wypierdala wam blue screen. Przeczytałem wam artykuł na temat Linuxa z anglojęzycznej strony i to już do was należy, co wybierzecie. Jedź prosto. Ale tak szczerze dla swoich widzów na YouTubie po prostu przeczytałem dla Skąd was artykuł, wiedziesz o żebyście wy wyższej się nie szkole musieli trudzić. prywatności? Wiecie, przy słabym oświetleniu, jakie mam w pokoju, to ciężko mi było czytać ten artykuł. Ale podołałem. Nie ma za co. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Każdy ziom zbiera złom, kup pralkę automatyczną, wyjeb ją, lodówkę wyjeb Zwolnij. też, kup Jedziesz nową, powyżej będziesz dozwolonej szczęśliwy. prędkości. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo.
Zatrzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Więc widzicie, warto było dla was przeczytać mi ten artykuł, bo wyjaśniłem wam wiele w nim nieścisłości. A to jest bardzo rzetelny artykuł i bardzo dobrze opisany. Powiem tak, że na tej stronie 89% użytkowników poleca ten artykuł, bo on po prostu opisuje wiele rzeczy. I z tego artykułu można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Dlaczego Linux właśnie jest lepszy od Windows? Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A nawet jakbyście powyłączali wszystkie moduły odpowiedzialne za prywatność w Windowsie, to i tak Microsoft będzie zbierał dane dalej. Oni będą widzieć po prostu wasze nawet hasło do konta bankowego, wszystko. A w Linuxie właśnie coś takiego nie występuje.
Zatrzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Więc jak widzicie, niech się tutaj osoby nie wypowiadają, które po prostu zaraz wam nagadają głupot, że on coś tam w terminalu w Windowsie naklepał i powyłączał wszystko i Microsoft nie dostaje danych. Nawet jakbyście powyłączali wszystkie moduły, to i tak oni będą dostawać telemetrię cały czas. A pamiętajcie, że w telemetrii można wszystko wyładować. Co oni by tylko chcieli, oni mają dostęp do wszystkich informacji. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dlatego właśnie korzystanie z Linuxa jest o wiele większe niż z Windowsa. Bo nie macie wścibstwa Microsoftu, nikt wam nie wykrada waszych danych osobowych i tak dalej, i tak dalej. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dlatego uważam, że Linux jest lepszy od Windowsa. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to oczywiście macie prawo do komentarza. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
koniec trasy. A teraz wracamy do Polski, do mojego garażu i mam wyjebane, idę spać. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy.